4 października 2022 roku w sali sesyjnej Cieszyńskiego Ratusza, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1 Cieszyn, dokonano zamknięcia dwóch tub, które wejdą w skład kapsuły czasu umieszczonej w bani na wieży ratuszowej. Powołana na tę okoliczność komisja w składzie Gabriela Staszkiewicz, burmistrz miasta Cieszyna, Przemysław Major, drugi zastępca burmistrza miasta Cieszyna, Stanisław Kawecki, sekretarz miasta Cieszyna, Łukasz Kazimierowicz, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Anna Rzewka-Bednarek, inspektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Jacek Kasperczyk, inspektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Anna Syrokosz, samodzielne stanowisko do spraw architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, pani Zofia Jagosz-Zarzycka, pracownik działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego i pan Jan Paweł Borowski, pracownik działu historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Potwierdza, że w skład kapsuły czasu weszły następujące. W cieszyńskim ratuszu odbyła się dziś uroczystość zamknięcia kapsuły czasu, w której zostało umieszczonych aż 45 różnych przedmiotów z ostatnich lat. Trafi ona teraz do kopuły pod iglicą, a o tym na jak długo opowiedziała nam burmistrz Gabriela Staszkiewicz. No myślę, że na długo. Planujemy zgodnie tutaj z deklaracją wykonawcy nie mniej niż 150 lat. Czekaliśmy 5 lat w Cieszynie od ostatniego incydentu z naszą iglicą, aby z powrotem wróciła i iglica, i bania na cieszyński ratusz, na wieżę cieszyńskiego ratusza, i doczekaliśmy się dzisiaj dwie kapsuły czasu upakowane prawie 100 przedmiotów. Oczywiście na liście mamy 45 różnych rzeczy, które mieszkańcy zdecydowali, że powinny się znaleźć w kapsule czasu. Mam nadzieję, że po 150 latach nasi potomkowie znajdą te wszystkie rzeczy i będą w dobrym stanie. Na 45 przedmiotów, wśród nich no taki, można powiedzieć, pomost pomiędzy odległą przeszłością a przyszłością, no bo znajdą się też zdjęcia, które były wykopane na rynku tutaj w Cieszynie. Tak, no mamy ciekawe czasy, myślę, w Cieszynie i rzeczywiście wiele się dzieje i między innymi badania archeologiczne na cieszyńskim rynku, których wcześniej nigdy nie wykonywano. Przy okazji tych badań znalazło się wiele różnych przedmiotów, które będą dalej służyły do tego, żeby zbadać tą naszą przeszłość i żebyśmy więcej jeszcze o Cieszynie sprzed wieków wiedzieli. No i też ta informacja o tym, co zostało odkryte i nad czym archeolodzy i historycy będą nadal pracować, znalazła się w kapsule czasu. Dwie miedziane tuby, które zostaną umieszczone w kapsule, lutował Józef Bulowski. Jak mówił, ten sposób zapewnia najlepszą trwałość chowanych przedmiotów. Jego zdaniem są one w doskonałym stanie, nawet po 150 latach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.